Cześć. Oj, trochę tutaj. O, dobra, teraz mam normalnie. Cześć. Jak widzicie, mam 103 level, więc chyba by się nikt nie spodziewał, że ja nawet takie czyny mogę. Takie postępy, przepraszam, mogę tutaj poczynić. No, gorąco. 103 level. Zrobiłem screena, jak wbiłem setny level. Miałem z początku też wam pokazać, jak ten setny level wbijam, ale koniec końców okazało się, że wbiłem troszeczkę więcej i nie chciałem zostawiać tego. Znaczy, szkoda by mi trochę tego czasu, kiedy mogłem sobie coś tam wbić, tak? Więc wbiłem 103 level. Co dalej zamierzam robić ogólnie na tym świecie, na tym kanale, na tej grze i tak dalej, to możecie pisać i tak dalej. Myślałem, czy na przykład coś LoLa nie nagrać, czy coś nie wrócić w ogóle do tego LoLa. Mam wam sporo rzeczy do pokazania. Mogę wam też potem bity pokazać, mogę wam dronem polatać, co pewnie jak w tytule będzie, że jakaś tam. A, pokażę wam drona, którego sobie kupiłem za granicą. Nie jest to jakiś może taki wielki. Znaczy, kupiłem, dostałem, przepraszam. Dostałem tego drona, więc no, małe przejęzyczenie. No, nie jest to jakiś wielki kolos, który ma kamerę, ale też takie są. Nawet można kupić coś w ten deseń. A powiem wam szczerze, że za granicą to nie są jakieś duże rzeczy. Tak jak w Polsce się wydaje, że drony to są tylko i wyłącznie za 2000 zł. W sumie to sprawdzimy w ogóle, za ile można kupić. Dron, Polska, cena. No właśnie, są i nawet drony za 30 tysięcy. Ale gdzie coś takiego można za granicą kupić dużo taniej? Nie wiem, jakie to ma parametry, czy coś ten deseń. Jasne, jakiś taki gorszy i tak dalej można kupić nawet dużo taniej. MicroSD, prędkość maksymalna, no właśnie, jak to zasuwa 100 km na godzinę. Maksymalna wysokość lotu 5 km. No to już jest taki naprawdę szpiegowski, tutaj możecie wszystko zobaczyć. Na takim quadcopter. Quadrocopter. O. Profesjonalnie. Podążanie za celem, punkt tencyjny, inteligentny. A, no właśnie, to ma dużo bogatszy komputer. Możecie na tym na przykład ustawić, żeby to ci latało w kółko i tak dalej, więc to już naprawdę są bardzo, ale to bardzo mądre urządzenia. Ja aż takiego urządzenia, że tak powiem, nie posiadam. Ja posiadam taką bardziej mini prymitywną zabaweczkę, która w sumie potrafi się poruszać, polatać parę minut. Jest mała. Ale to jeszcze się niech trochę podładuje, to wam pokażę i sobie polatamy tutaj. Odpalę sobie potem tak kamerkę i wam. O! Coś takiego wam odpala i pokażę wam, jak to wygląda na takim małym sprzęcie. No ale są drony, które. No jak widzieliście, kosztują 32 tysiące i możecie na tym porobić jakieś różne cuda niewidy. Kiedyś było coś takiego, że ludzie myśleli, czy. Dla tych, którzy nie wiedzą ogólnie, to jestem geodetą i myśleli, że o, w geodezji może się to przyjmie. Wydaje mi się, że jak na dzień dzisiejszy to nie, ale kto wie, może w przyszłości. W przyszłości tak, na pewno nie na taką skalę. Znaczy, na razie ogólnie drony są głównie takie zabaweczki, tak? Do, nie wiem, przez może jakieś organizacje państwowe to są może jakoś wykorzystywane, ale. Nadal, powiedzmy, to tak raczkuje, moim zdaniem. Chociaż one na rynku i tak dalej, o nich się tak sławnie zrobiło, nie wiem, parę lat temu, 2, 3, 4. Wcześniej się o takich rzeczach, powiem wam szczerze, nie słyszało. Ale widziałem też takiego drona, który można kupić ogólnie w Polsce. Po przeliczeniu na złotówki to by było gdzieś z 500. Miał kamerkę, wiecie, to nie jest też coś takiego jak D32 tysiące, ale jeśli mogę wam o specyfikacjach powiedzieć, to bateria gdzieś trzymała, chyba z tego co pamiętam, z. Boże, może bym sobie przypomniał nazwę tego. Czekajcie. Drone 3-in-1. Red. Wiem, że był czerwony. Dobra, to wyglądało mniej więcej tak i miał kamerkę, która nagrywała w 1080p, czyli jest to właśnie Full HD. Potrafiła tam nagrywać ogólnie i tak dalej i można było to też zmienić na. Znaczy, bo to było 3 w 1, bo można było drona zrobić i taki samochodzik, powiedzmy, i jeszcze taki skaczący. No więc
gdzieś o wartości 500. No, jak na polskie warunki, to ogólnie ciężko jest odłożyć czasem na takie rzeczy, ale na zachodzie i tak dalej, to właśnie na takie dobra, powiedzmy, luksusowe, jak zegarki, drony, telefony i tak dalej, to nie jest aż taki duży wydatek, więc. No, ale na polskie jest już ciut gorzej, nie? O tym właśnie mówiłem w poprzednim sumie odcinku, że Polska nie jest zła, ale wiecie, jeśli chodzi o odkładanie na takie pierdółki i tak dalej, no to czasem można sobie nie pozwolić. No i tutaj jest inne życie. No. Na dniach będę, znaczy na dniach, jutro planuję napisać CV i napisać, będę szukał pracy, będę chciał się zgłosić do poprzedniej firmy. Powiem, jaka była sytuacja, że nie było mnie przez pół roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo zwalniałem się z tamtej pracy. Jeśli się nie uda, no to cóż, będę musiał poszukać gdzie indziej. Powiedzmy, że w moim zawodzie mam jakieś tam pole oczywiście do popisu, bo mam, jak mówiłem, jestem geodetą, a nie ma czegoś takiego jak geodezja, jest tylko geodezja i kartografia, a co też za tym idzie, że mam uprawnienia do, że tak powiem, produkcji map, więc też jestem kartografem. I nawet też mam taką, powiedzmy, alternatywę, żeby nawet iść na kurs półroczny pedagogiczny i nawet mógłbym zostać nauczycielem, czyli uczyć ludzi, którzy jeszcze niedawno, a czy uczyć, powiedzmy, takich ludzi, którzy jeszcze są w technikum i tak dalej, gdzie ja naprawdę jeszcze w technikum byłem 2 lata temu. Tak? Mamy styczeń. Chyba tak, chyba jeszcze 2 lata temu. Nie wiem, ten czas tak zasuwa. To jest tak, że myślisz, kończysz szkołę i potem ten czas tak mija, mija, mija. Ty nawet nie wiesz, ile lat już jesteś po szkole, nie wiesz, ile masz lat. To jest tak, że znaczy, wiele osób tak uważa, że czeka się tylko do 18, a potem od 18 ten czas zasuwa. I tyle. No, ekspi na miśkach. Nie wiem czemu, ale nas. Znaczy, byłem na piratach, ale doszedłem do wniosku, że na tych piratach ekspi jest gorszy, moim zdaniem. Tutaj mam duże grupki. Nie wiem, w sumie to szczerze jedno i to samo. Ewentualnie mógłbym powoli, 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 jeszcze powoli iść na mumię. Mam teraz level, żeby stać na elicie, która się nazywa Nieumarły Krzyżowiec, tak? Mógłbym na niej stać. W ogóle sprawdźmy sobie, czy są jakieś elitki, które na przykład są warte uwagi. No, na krzyżowcu akurat warto by było stać, tam nikogo nie ma, więc nawet zdobyć taką legendę, czy coś takiego, to nie byłby jakiś problem. Ale nie wiem właśnie, co ja mam robić. A chciałbym, żebyście mi troszkę doradzili, bo naprawdę nie wiem, co byście chcieli oglądać. Właśnie, mówcie jakie wszelakiekolwiek, czemu ja użyłem takich słów? Jakiekolwiek propozycje odnośnie tego świata, tej gry, tego kanału i tak dalej, co byście chcieli oglądać, czego byście nie chcieli oglądać, no i tak dalej. Dobra, Nieumarły Krzyżowiec. No, z niego są 3 legendy, więc spoko. Jest też taka elitka, która się nazywa Żelazoręki Uchydziarz. Jest Morfen. Morten. Który też ma wizy. Czy te przedmioty w ogóle były wcześniej w tej grze? Bo to jest nowe na pewno. Dużo rzeczy się zmieniło. Ja też w tych rzeczach, powiedzmy, nie siedzę. Na tyle się zmieniło, że na przykład Dziewicza, Orlica, Królik mają jakieś nowe przedmioty legendarne. Gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby jakikolwiek potwór miał w szablonie 4 legendy. Dla mnie przynajmniej. Dużo się pozmieniało. Na miłkach też by można było postać. Legendy z niego na pewno są drogie, bo młody Jack Truciciel. No, na przykład też o legendy z Fistuły. Kiedyś Fistuła to właśnie była elita, z którego nie było legend. Teraz są legendy. No, potem zagajnik. Poskramiacz Hydr. Rzeczywiście wygląda jak poskramiacz Hydr. Nie ma Hydry nawet. Ej, naprawdę, grafiki się tak pozmieniały. Królowa Śniegu ma drugą legendę. Przyłbica. Aha, na fizyczne. No, ale widzicie, Krab Pustelnik nadal nie posiada legendy. To się akurat nie zmieniło. Ale ten klejnot, na przykład heroiczny, na pewno jest drogi. No, są przedmioty. Czy to nie jest ten sam kryształ? Nie, klejnot głębinowy, a to jest klejnot górskiego strumienia,
mroźnego serca. To są inne przedmioty. Pogromcy, czyli właśnie zagajnik, jak to się mówi. Berserker Amuno. Jej, buty ma. Stworzyciel. Foduk Zolasz. Ma rękawice. Dwie pary? One są takie same, tak? Tylko, że z innym bonusem. Nie, no nieźle. CBK ma 13%. Dużo się rzeczy zmieniło. Tak, nawet jakieś nowe bonusy powchodziły i tak dalej. Myślałem, że... Ale z tymi bonusami to chyba wygląda to w ten sposób, że są te bonusy, ale one wchodzą tylko na nowsze przedmioty, tak? Na starsze chyba bonusy nie zostały pozmieniane. Chyba odrzut został zmieniony, co mi się tak wydaje. Sporo się zmieniło, naprawdę sporo się zmieniło. Burkok ma naszyjnik. Tak, nie ma odrzutu tutaj. Nie ma. A, to też sprawdzimy jedną rzecz, której jestem ciekaw. Wejdziemy sobie na margonem.pl. Dobra, wiecie co? Może bym cięcie zrobił. Albo zrobimy... Widzicie teraz? Nie chciałbym wam pokazywać. Kurwa, widzicie. Dobra, cięcie. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Margonem.pl. Albo chciałem zobaczyć właśnie, jak jest z tymi różnymi, że tak powiem... Torchuna, Torchunie jesteśmy. Depozyt jeszcze mamy, opłacony. Do 2020 roku. Trochę pieniędzy jest. Bo miałem gdzieś tu obręcz. Miałem ją. Jest. Ostatni ratunek. I to też się chyba wartości pozmieniały trochę. No, sporo się zmieniło w tej grze. Nieważne. W sumie to i tak w tej grze to były chyba tylko trzy przedmioty z odrzutem. Obręcz padło i te rękawicze z bransolety z zagajnika. Nieważne. Dobra, zaraz wam drona pokażę i pokażę wam, jak ten lot będzie wyglądał. Mój dron wygląda tak, że ładujesz baterię przez godzinę. Taką małą bateryjkę, którą ładuję normalną ładowarką. A polatam sobie gdzieś 10 minut i znowu trzeba ładować, i znowu trzeba ładować. Mały padzik jest. Gdzieś on tu był. A, tu jest. A, mogę wam pokazać wszystko. To jest pad. Ma analogi, ma tam jeszcze jakieś takie inne klapisze. Tutaj też ma. Prajek do prajaka. Tylko, że mniejszy. A to jest sam dron. Nie jest za duży. Waga 78 gramów. Waga 78 gramów. Tutaj się wsadza tą baterię i to lata. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Czy to świeci? To będzie świeci... Będzie oświetlony. Naprawdę zauważyłem, że od kiedy właśnie przez ten mój półroczny, że tak to powiem, wyjazd, niektórych słów na przykład... Znam niektóre słowa po angielsku, a nie znam niektórych słów po polsku. Bo niektóre słowa się cały czas używało po angielsku. Nawet powiedzmy, rozmawiając ogólnie po polsku, używało się niektórych słów, jak na przykład holiday, czy nie wiem, break, czy nie wiem, czy coś takiego. Używałaś takich słów? Używałaś się po angielsku? Rozmawiając po polsku? A tak naprawdę nie używając tych, powiedzmy, form w języku polskim. Tak w sumie w języku polskim istnieje coś takiego, bo nie wiem, takie słowa jak komputer czy coś takiego, no one są z języka angielskiego, tylko one są troszeczkę, powiedzmy, bardziej spolszczone. Tak samo kiedyś słowa radio się nie odmieniało fleksyjnie. Mówiło się w każdej osobie radio, idę do radio, nie ma radia, tylko mówiłeś kiedyś idę radio. Po prostu nie odmieniałeś tego. Na pewno było tak z tym słowem, ale też jakby się dopatrzyć, to było sporo takich słów. Dobra. Myślę, że już czas tego ładowania. Znaczy, że koniec tego ładowania. Halo? Dobra. Będziemy latać. No, także co tam będziecie chcieli ogólnie, czy tam Lola będziecie chcieli, czy cokolwiek byście chcieli, to śmiało piszcie.
Kabelek do kabelka. Fajny clickbait, nie? Bo ja mówię o tym, że to jest dron, a to jest w sumie taki, no, dronem powiedzmy jest. Znaczy, jeśli wyjść z definicji, czym jest dron. Pewnie nie, jedna osoba by się spodziewała czegoś większego. Ale latać, lata. Kontrolować, kontrolujesz. Tylko lepiej by było ogólnie tym polatać na zewnątrz. Bo mi ucieknie zaraz on. Dobra. Jakoś tu może tak. Dobra. Ale fajnie, co? Lata też lata. Dobra, starczy tego dobrego. Starczy tego dobrego. Tak na dobrą sprawę, nawet jakbym... Pamiętam, że ktoś mi tam mówił, ogólnie, bo się pochwaliłem. Ty, ja wróciłem i w sumie takiego małego drona mam. Chcesz, to ci pokażę, nie? On mówi, ty, jak ja bym miał takiego drona, bo myślę, że mam większego, no w sumie, jak wy pewnie też myśleliście. Znaczy, są ludzie, którzy myślą, że jak kupisz sobie, powiedzmy, takiego większego drona, bez kamery, i dokupisz kamerę, to że będzie to dobry biznes. Może i tak. Może i byś zapłacił mniej, chociaż wątpię. Ale ja bym wolał ogólnie mieć to zbudowaną, bo po pierwsze urazy mechaniczne mogą mieć miejsce, oczywiście. No. Także ten. O, bo ja sobie tutaj karteczkę zrobiłem. A, bity wam mogę pokazać. jeśli chodzi o moje produkcje, to udało mi się sporządzić 3 bity. Gdzie tak naprawdę, o, bit hardkorowy bicik. O, dobra. No, są tu różne rzeczy. Tak. Udało mi się. Tutaj jest jeden tylko pattern, więc tu wam mogę pokazać. Ale są tak. I tutaj mi ucięło paterny, bo ja nie zrenderowałem wszystkiego, ale dobra, nieważne. To jest mój najnowszy. I to mi się w miarę podoba, naprawdę. No i tak dalej, bo ja sobie to podzieliłem, powiedzmy, na zwrotki i tak dalej. Chciałem to, żeby miało ręce i nogi. No i jest trzeci, który jest najbardziej chyba psychodeliczny. Ale zaraz wam powiem, dlaczego mi to tak wyszło. Ten trzeci tak w taki sposób. Trochę razi w uszy aż. Przynajmniej nikt nie miał prawa autorskie, nie osądzi, bo to jest moje. No to więcej nie ma nikt prawa. Nikt.
tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pojebałem trochę, wiem. Jakbyście chcieli kiedyś ogólnie usłyszeć i tak dalej, jak wygląda sama produkcja podkładów muzycznych, bo w sumie nie mógłbym powiedzieć, że to jest sama produkcja bitów, bo... I powiem wam moje zdanie na ten temat. Masz i remix, który mam? Poszedłbym do... chyba na te. No mówię, spróbuję. Już trochę jest wcześnie. Nie, na piratów jeszcze do 106 bym wyszedł. Od 106 bym już mógł iść. Tak. Dobra, już. Tyle, bo tam się paterny zapętlają. Dobra, jak chcecie ogólnie posłuchać, na jakiej zasadzie wygląda produkcja bitów, to wygląda to w ten sposób, że macie podstawowe właśnie dźwięki jak kiki, chaty. Kiki wiecie, jak wyglądają, jakby ktoś kurwa napierdalał nogą w drzwi. Chaty to jest takie coś takiego, ten deseń. Takie, żebyś kiwał głową ogólnie i tak dalej. Klapy to jest ogólnie ten, klaśnięcie. Snery to jest takie powiedzmy coś a la przejście. Ja też nie jestem ogólnie jakimś specem, powiedzmy, od tego. Staram się ogólnie coś tam zrobić i w miarę coś tam może wyjdzie, w miarę coś tam nie wyjdzie. I tak, są też podstawowe... I są też ogólnie takie, powiedzmy, wtyczki, pluginy, nie wiem dokładnie nawet jak to nazwać, odnośnie samej produkcji melodii. I możecie tam korzystać z lipów, popów, czy właśnie podstawowych dźwięków pianina, gitary, czy też właśnie perkusji i tak dalej, i na tym właśnie robicie, rozkładacie to na takiej linii melodyjnej, gdzie pewnie pamiętacie, mieliście z muzyki linia melodyjna, grafika, o coś takiego. Tylko to nie wygląda w ten sposób, to wygląda bardziej na ten sposób, że masz od właśnie od samej góry masz tam nazwane to jako A10, a na dole załóżmy A10. A1, przepraszam. Chyba w ten sposób tak było, że na górze były dziesiątki. Nie pamiętam, nieważne. Ale wiecie, chodzi mi o to, że na górze, jak umieścicie coś po prostu na górze, jakiś dźwięk, bo możecie to ustawić na piano roll, tak jak mówię, na linii melodyjnej. Ustawicie coś na górze, to będzie miało to dźwięk pim, ustawicie to na dole, to będzie miało bum. I wiecie, pośrednio będą działać w sposób pośredni. Są jeszcze też półnuty. I jeśli chodzi o sam piano roll, to tak to działało. I tak. No. I możecie ustawiać na przykład też robicie takie poważniejsze akordy, że na przykład po dwie nutki jedno dajecie tu, drugą tu. Na przykład z samej gitary czy z samego pianina. I tak. No. I w sumie to na takiej zasadzie wygląda. Bas robi się... Bas też się w tym samym robi. Jak będziecie chcieli, to w samym programie też wam mogę pokazać, do czego ja tam doszedłem, przepraszam. Coś tam, w sumie to wyglądało w ten sposób, że ja obejrzałem coś tam na YouTubie. Trochę, żeby coś tam wiedzieć. Ale tak naprawdę to, nawet jak w Vegasie kiedyś coś się uczyłem, to starałem się to robić ogólnie na własną rękę, bo metodą prób i błędów też można coś się nauczyć, coś poeksperymentować. I wbrew pozorom jest to naprawdę naprawdę fajny program. Kiedyś na przykład do głowy by nie przyszło, że takie programy ogólnie w których robisz ogólnie takie podkłady muzyczne, to mogą mieć takie wymagania względem podzespołów komputera. A ma. Jak chcecie wgrywać jakieś takie zaawansowane bardziej pluginy, żeby wydobywać jakieś dźwięki, gdzie na przykład nie wiem, jeden dźwięk słyszycie tylko na prawej słuchawce, drugi słyszycie na lewej, czy coś takie przejścia, czy coś takiego, no bardziej skomplikowane rzeczy, no to naprawdę trzeba mieć duże pojęcie o tym. Ja takiego pojęcia jeszcze nie posiadam, ale coś tam się staram robić. Dobra, i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Co wam jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Właśnie, jak słyszeliście, może, znaczy, bo wiecie, jeśli chodzi o sam hip-hop, czy tak zwany rap, to teraz powiedzmy większość ogólnie bitów wygląda w sposób bardziej newschoolowy. Jeśli ktoś nie ogarnia ogólnie, jak się charakteryzują jakieś konkretne bity hip-hopowe, to możecie sobie po prostu wpisać
na internecie hip-hop, nie wiem, old school beat albo new school beat, czy coś takiego. I, czy trap, czy coś takiego. Są różne odmiany, tak? To nie wsadza się do jednego wora. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie? No, wszystko ma też swój urok, ale nieważne. Chodzi mi o to, że jeśli chodzi o same bity hip-hopowe, to bardzo, ale to bardzo dużo bitu. Znaczy, Boże, bo ja zaczynam gadać o jednym drugim. Chodzi mi o to, że ja, bawiąc się coraz więcej w tym programie, czyli FL Studio, zacząłem zwracać bardziej uwagę na przykład na piosenki niektóre, gdzie próbowałem sobie w głowie wyłączyć, powiedzmy, wokal, żeby nie słyszeć tego wokalu, i zwracałem uwagę tylko wyłącznie na sam podkład muzyczny. I powiem Wam szczerze, że czasem to te bity naprawdę są tak prymitywne, gdzie jest to, powiedzmy, tylko kick na forstepsie zapętlony, klap na, nie wiem, eight-stepsie, w sumie to hi-hat na two-stepsie i w sumie jakieś tylko przejście melodyjki, które jest tak, 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 tak i to w sumie tyle. Jeden pattern z głowy, potem jakiś drugi, tyle i w sumie to jest cała piosenka i zapęd to na 3 minuty. Zaśpiewaj sobie na przykład jebać, 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 jebać czy coś takiego i w sumie to jest taka piosenka. Bo to wygląda w ten sposób, że im mniej skomplikowany beat zrobisz, tym łatwiej jest w niego wejść, powiedzmy, tekstem i tak bardziej wybacza to wszystkie błędy. A zrobić coś takiego naprawdę profesjonalnego nie jest łatwo. I ja na początku, na przykład robiąc ten hardkorowy beat, Boże, hardkorowy, horrorowy, zrobiłem za szybki, zrobiłem po prostu to wszystko, rozłożyłem za szybko, bo chciałem, powiedzmy, zrobić coś takiego dużo lepszego, dużo bardziej żywego, dużo bardziej emocjonalnego, emocjonującego, bardziej chyba tak bym powiedział. A wyszedł mi soundtrack do horrorów. Ale szczerze, no naprawdę, ja jak zwracam uwagę na te bity, to one są naprawdę, większość jest bardzo, ale to bardzo prymitywna. Jeśli mi nie wierzycie, to oceńcie zresztą sami, że znaleźć naprawdę fajny bit jest ciężko. Jest po prostu ciężko. Coś może wpadać w ucho i być proste, ale nie, Boże, może mylę nazewnictwo, że one są proste, tak? Nie chcę tam, wiecie, wyzywać, obrażać i tak dalej. Tylko chodzi mi o to, że one są zrobione w bardzo prosty sposób. Okej, one mogą wpadać w ucho, ale one nie są na pewno czymś bardzo skomplikowanym, bo jak sobie pomyśli, pom jak sobie porównacie coś, nie wiem, z Vivaldim, Mozartem i tak dalej, gdzie no. Chodzi mi o napracowanie się, chodzi mi o coś w takim kontekście, tak? Jasne, można też zrobić coś prostego, co wpada w ucho. Tylko mnie czasem to drażni. I tyle. Dobra, wiecie co, ja tu sobie będę, myślę, że przez następne. W najbliższym czasie będę też sobie coś ekspił na tych piracikach. Może coś pójdę na nieumarłego krzyżowca. Może coś pójdę sobie w LoL'a zagrać i tak dalej. Co byście tam chcieli, to ogólnie możecie mi proponować. Co by było fajne dla Was, o czym pogadać. Tak samo tematy możecie zapowiadać, więc no, w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie. Kartkę usuwam. Cześć.